otwórz oczka, jest już rano, trzeba wstawać. Otwórz oczka, jest już rano, trzeba wstawać. Otwórz oczka, jest już rano, trzeba wstawać. Co dzisiaj pokażę, no bo kurczę, wiadomo, robotę nudną wykonuję strasznie, czyli cały czas tutaj po Niemczech. Jest cholernie nudno i nie ma czego tutaj za bardzo pokazywać. Ale dzisiaj mamy taki dostawy, które chciałbym zrobić, dwie. W sumie trzy są, a tylko włącznie dlatego są trzy, bo wczoraj nie zdążyłem tutaj rozładować tego punktu i mamy opóźnienie. Ale zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Jest 7:37, od 8 otwierałem tutaj. Teraz ostatnimi czasy. Tragedia. Korki na korkach. Także, no niestety, kurczę. Pokażę, jak to wszystko tutaj wygląda, jak się nie denerwować. To jest już generalnie kolejny dzień, którym po prostu nie mogę zdążyć przez to, że jest tak duży ruch na drodze i tworzą mi się. Dobra, ja się przepaczam pod tą firmę tutaj. Jest trochę wcześniej jeszcze. Za 10. 8 jest. Ale właśnie o to mi chodziło, żeby być tam wcześniej, bo jak będą przychodzić do pracy, to żeby mnie widzieli, bo tak troszeczkę nie za bardzo wiem, jak tam się obsłużyć w tej firmie tutaj u nich, bo to jest jakiś, nie wiem, biurowiec czy coś takiego, nie mają typowego magazynu, dlatego troszeczkę jest tutaj inaczej. Podjeżdżamy tutaj już do tej firmy. Jak widać, młyn jest straszny, kurczę. Bo tam musimy się dostać w lewą stronę.
tutaj sobie obrócę, będzie mi łatwiej po prostej przejechać niż tam skręcać w lewo, bo było zapchane wszystko, dalej jest zapchane. Ciężarówka stanęła i jest, kurczę, młyn wielki. I właściwie to nie wiem, czy to jest tam, nie? Poszło bardzo fajnie, szybko i sprawnie. Ja już tutaj włączam nawigację na to, żeby nas ustawiała się jedna. Tutaj mam drugą nawigację z tableta, prawda? Tutaj też radyjko sobie gra. Nie podłączam tutaj podgłośniki na razie, bo wyjście mam na górze, a wolę nie prowokować losu, trzymając go pod szybą tam. Także sobie tutaj na dole to trzymam. Nawigacja jest zupełnie inna niż to, co jest tam na górze. Tu mam adres, mamy Oststrasse, nawiguj. Bardzo fajnie prowadzi, bo mówię, prowadzi jak na ciężarówki, prawda? Tutaj mam plan trasy jeszcze stary, to muszę go powyłączać. No powyłączaj, da się. Nie chcę się wyłączyć. Kurde. Cały czas się przyzwyczajam do dotykowych, nie? Ale jest ten. Tutaj już jest wyznaczenie trasy, zaraz nam znajdzie trasę. Nasza Mariola ma 371 km. Prowadzi nas troszeczkę inaczej niż tam, bo prowadzi nas tutaj autostradą i tutaj w tym miejscu już nas chce prowadzić w góry. A nawigator nas poprowadzi tutaj jeszcze w bok i tutaj zminimalizuje landówki do minimum. Dlatego ja jego zacznę stosować tutaj, do tej roboty wezmę, bo chodzi o to, żeby się nie zgubić na tych landówkach wszystkich. I właśnie o to chodzi, żeby troszeczkę być więcej kilometrów, ale czasowo nam to wyjdzie dużo, dużo lepiej. No i już nas tutaj poprowadził 388 km. I tak to wygląda u niego, nie? Tak jak widzicie, tutaj prowadzi nas autostradą, później tutaj z powrotem na bok i tutaj dopiero w tym miejscu, tutaj na landóweczkę chce nas prowadzić, nie? Czyli zupełnie inaczej niż nasza Mariola. Dobra. To zaczynamy jechać. 8.15 jest, wybiła, także zaczynamy naszą wyjazd. Rok tutaj z tej firmy nie jest taki szałowaty, nie? Szałowy, jak to można powiedzieć. Nie jest rewelacyjny, tylko dlatego, że tutaj są głównie biura, kurczę, i takie, no nie jest zbyt bardzo to przystosowane do... bardzo przystosowane do... Gdzie chce się jechać? Dobra. O, pięknie. Z reguły tutaj jest ten odcinek ósemki Stuttgartowy, mogę powiedzieć, tak tutaj jest Stuttgart w pobliżu. I z reguły ten odcinek autostrady jest zakorkowany wiecznie z racji tego, że tutaj mamy Stuttgart. No Stuttgart duże miasto, także tutaj zmożony ruch jest, to wiadoma sprawa. Ale dzisiaj mimo wczesnej pory jakoś to tutaj całkiem dobrze idzie. Nie jest źle, także na razie ciśniemy i jest dobrze, bo jedziemy do przodu w miarę, nie? Tą ósemeczką lecimy sobie kawałeczek do przodu i później będziemy się przerzucać na autostradę A45. I A45 polecimy do samej góry, prawie że do samego końca.
to radar był i już się zaczęło tutaj kiszkować, nie? Znaczy tu jeszcze się kiszkuje z racji zupełnie innej, z racji takiej, że jest skrzyżowanie autostrad z autostradą 81. Troszeczkę jest młyn, ale druga strona na przykład ma, no też tak w miarę jeszcze jakoś idzie, no idzie do przodu, pojedzie, ale to tak jest wszystko zobaczone, tak samo jak i nasza strona. Widzimy jak to tutaj tak są spowolnienia, no bo wszystko przechodzi lewo, prawo, jest taka migracja samochodzików z pasów na pasy, prawda? I już nam się tutaj piękna dróżka zrobiła, także możemy dociskać do przodu, z przodu ciężarówki lecą, które nas już niestety spowolnią, bo lewy pas mamy cały. No nie, już jak pięknie wszyscy pouciekali, kurczę, proszę bardzo. No mam się dzisiaj układa, mimo że jest piąteczek, piątuniunio, to jakoś tutaj idziemy do przodu, nie? No i tutaj nasz czar piękny pryska już. I fajna jazda. Zrobiły się dwa pasy po prawej sznur ciężarówków. Po lewej jeszcze jakoś to tutaj w miarę idzie, ale jest ograniczenie do 100 na godzinę i zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych, ale powyżej 7,5 tony, także lewo i śmiało, Krzysztofie, możesz kisnąć do przodu. Czy śmiało, nie śmiało, bo tutaj, kurczę, widzicie, jest już spowolnienie i to takie dosyć ostre. Jesteśmy przy miejscowości Focheim. I tutaj jakoś tak jest zrobione, że są blisko te budynki, kurczę, blisko zabudowania autostrady. Dlatego jest takie ograniczenie, ta autostrada jest zwężona, tutaj jest troszeczkę, to tak idzie wolniej. Ale tam było do 7,5 tony, a tutaj widzę, że już nam zrobili zakaz też, kurczę, taki zwykły. No kurde, bo na, nie wiem, czy ja się powinienem do tego zakazu stosować, czy nie, ale... Aha, bo jest zwężka, to musimy tutaj, kurczę, panie kolego, przyspieszyć i się gdzieś wcisnąć na prawo. Przykład, kurczę, niezbyt inteligentnego człowieka, który próbuje włączyć się do ruchu. No wyjechał i się zatrzymał, nie? Dobra, ja widzę, że przed tą solówką musimy się zmieścić. No właśnie, tak. No i tutaj już mamy zwężkę, także już powalniamy się. Jest górka, także ciężarówka troszeczkę wolniej idzie, jedna i druga, i się tworzy przez to taki mały korek właśnie, na który nie mamy wpływu. Na lewym pasie niestety nie możemy jechać sobie do przodu, bo mamy ograniczenie szerokości do 2 m 10 cm, także no my mamy sporo więcej. Nie warto się pasować w takie zwężki, no bo można szybko lusterko stracić. No i tutaj już niestety 40 na godzinę jedziemy, nie mam na to wpływu żadnego. Jest sznur ciężarówek, ciężarówkom jest ciężko pod górkę podejść. Nawet jak komuś jest lżej, no to i tak będzie musiał jechać za tym, który ma ciężar. Było tutaj takie ograniczenie dla pojazdów ciężarowych, takich dużych, tych większych. Odstęp 50 metrów od siebie, na zwężce tutaj. Dlatego, że był wyjazd, był zjazd, dlatego zrobili taki odstęp, żeby łatwo było się wrzucać, włączać do ruchu tych, którzy wjeżdżają tutaj na tą autostradę. Czy jest zwężka, to jest ograniczone dolem manewru, ale no tam 50 metrów, no to tam przecież nie będzie centymetrem chodził, od tego mamy słupki. Między słupkami zostawiamy odległość, jest ok. Dlaczego tak mówię? No mówię to dlatego, że czasami potrafią się ustawić, kurczę, zielone ludki tutaj ze swoimi magicznymi maszynkami. Postawią przy słupkach i koniec, nie? Odległościówki, radary. Bardzo szybko i łatwo można zarobić. Czy można stracić, nie zarobić? A tutaj jeszcze nie wiem, co to kontrola będzie. 80-300 metrów, ale to chyba dlatego, że jest zwężka. Chyba, że zrobili łapankę sobie jeszcze, bo też jest to możliwe. No i wyjechaliśmy z tamtej zwężki, troszeczkę tutaj, no, 3 pasy się zrobiły, troszkę można przyspieszyć, ale już za 2 km tworzy się jest następna zwężka, także to jest takie tutaj pobudzenie na rozluźnienie ruchu i zaraz powrotem wszystko wraca do jednego pasa, do jednego rzędu. Wszystko zaraz idzie z powrotem sobie bardzo spokojnie.
zwiększamy prędkość pusto na lewym, to wykorzystujemy ten moment, żeby nie wytrącać się z prędkości. I już uciekamy z powrotem na prawo, zakaz. Nie wiem, czy ten zakaz nie też obowiązuje, czy nie, ale bądź co bądź jest zakaz dla uprzedzania pojazdów osobowych i tam są wyszczególnione pojazdy, m.in. osobowka z przyczepką, autobus i pojazd ciężarowy. No, także no, ten pojazd ciężarowy, no to tutaj patrzę się, skoro osobówki, no to skoro jesteśmy osobówką o konstrukcji pojazdu ciężarowego, to stosuje się do tego zakazu wyprzedzania. Także nie wyprzedzam, grzecznie jadę tutaj w rządku. I kolejna zwężka już zaczyna się już robić spowolnienie, ograniczenie prędkości. I na pierwszym rzucie idzie najwolniejsza ciężarówka. To jest 2,20 szerokości, ale ja i tak się nie pcham, bo kurczę, nie ma sensu, lepiej sobie przeczekać, przytrzymać i spokojnie przejechać. No i powinienem się teraz w głowę postukać, bo takie bzdury wam opowiadałem wcześniej, że aż wstyd. Nie jadę na A45 na razie, bo tu nie ma A45, tylko jedziemy na A5. Czyli przejeżdżamy tą ósemkę, o której mówiłem właśnie wcześniej, że jest zakorkowana. Właśnie przez to, że są tutaj te zwężki, po których my jedziemy. Teraz tak sobie patrzę się, kurczę, i mówię, no cholera, chłopie, co ty, kurde, ludziom gadasz? Jedziemy z A8 na A5 wchodzimy. Także przejeżdżam przez ten odcinek najbardziej zakorkowany na tej ósemce, tu między odcinkami właśnie Karlsruhe, Stuttgart. Czyli przez te właśnie wszystkie zwężki. 14 km jest do zjazdu, z czego jakieś 12 to są takie właśnie drogi, taka zwężka. Jakoś tutaj jeszcze się jedzie, ale wczoraj czy przedwczoraj, przedwczoraj tutaj niestety przez to, że jechałem po lewej stronie, bo jechaliśmy od Karlsruhe tutaj w stronę przed Stuttgartem, miałem drugi załadunek. No i niestety w Karlsruhe rano się załadowałem. Tam wystąpił problem, bo jeszcze sztaplarka coś nawaliła, jakiś tam troszeczkę trzeba było poczekać. No i chcąc nie chcąc 100 km było do drugiego załadunku. Chcąc nie chcąc 3 godziny pękły, tylko i wyłącznie dlatego, że na lewej stronie, po lewej stronie, czyli przeciwnej teraz jak jedziemy, stworzył się wielki korek, bo trzy osobówki się ze sobą spotkały. Oznaczenia już wskazują właśnie tutaj na kolejną zwężkę. Już jest ograniczenie prędkości i opisane jest, że są 4 km zwężki. Trzymamy się prawego pasa, prawej strony i uciekamy na piąteczkę tutaj w stronę Mannheim-Frankfurtu. Trzymaj się prawej. Zaraz zobaczymy, co nas tam czeka za tym zakrętem. Czy wszystko stoi, czy będzie jechało, zaraz się przekonamy o tym, coś się będzie działo. Jedź 37 km. No i niestety. Niestety, ale nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Wszystko stoi. Powoli się toczy, to jest jedyny taki plus, że coś się tutaj toczy. No i jest tutaj zakaz, nam się już zrobił wyprzedzania od godziny 6 do godziny 19. Także można powiedzieć, że koniec naszego rumakowania przez najbliższe jakieś 60 km. Czy tam 50. Co jakiś czas będą odwołania na chwilę, ale głównie ten zakaz tutaj jest przez całą długość tej autostrady. Proszę, jaka furka fajna, kurczę, gdzie mają kurde fajne pomysły, no. Fajne pomysły i fajnie, że je realizują, kurde. Duńczyk akurat nie to jest. Coś niedobrego się tutaj u nas dzieje. Coś się stało i się rozsypało. Mamy ształ. Za 10 dochodzi, za 10, 10, także czas jest całkiem dobry. Kilometrów zostało nam 254, ale coś się nam tutaj rozsypało na tej A5. Cholera wie co.
Bo ani tutaj zjazdu nie ma, ani jest. Najbliższy zjazd 43 km to my mamy, ale tutaj coś jest chyba jeszcze wcześniej, kurczę. Jest zjazd, ale to jest mało istotny ten zjazd. Coś gdzieś musiało się tutaj rozsypać, kurczę, po drodze. Trzynasta pięć mamy godzinę dojazdu. Także troszeczkę jeszcze minuta spadła, ale to już zaraz będzie rosło, bo to przed chwileczką mi spadło. Także cały czas się utrzymywało 13.06 z racji tego, że tutaj zakaz jest, prawda, tego wyprzedzania, także nie mogę nadgonić. A nie chcę się wychylać za bardzo tutaj, jeżeli chodzi o tworzenie korków na lewym pasie. W sensie, tam jak lewy pas sobie idzie, to sobie idzie, a jak jest większa luka, no to wtedy sobie przeskakuje jakąś tam jedną, dwie ciężarówki. Tak, żeby powoli się przesuwać do przodu. Ale jak jest większy ruch, no to jednak tutaj jadę tak powolutku, żeby się nie rzucać w oczy. Bo dlaczego? No bo jakbym wyskoczył na lewy pas, to zaraz by się za mną sznur zrobił samochodów i kurczę, to tutaj jest ta przyczyna tego naszego zatoru. Coś tutaj się dzieje, coś tutaj remontują, coś robią. Na lewym pasie jest wężka do jednego pasa, do prawego, także no taki mały korek się stworzy. A, trawę koszą albo bariery wymieniają. Tutaj przyczyna całego naszego zatoru, trawkę koszą, dlatego. Ale już po wszystkim, kurczę, było i nie ma. Dobra, wykorzystujemy moment, lecimy na lewo, wyprzedzamy się do ruchu. Dawaj, darpał. Krzychu, kadet Empera! Kadet Empera! Proszę bardzo, Opel Kadett, kurczę, to był kiedyś bardzo fajny auto. Widzieliście znak, za 2 km mamy zwężkę, ale te 2 km pozwoli nam jeszcze na to, żeby tutaj wyprzedzić te dwie ciężarówki, które są przed nami, przed zwężką. Lecimy za kadetem. Kadett GSI, taki był kiedyś, GSI, to był kadet niby że sportowy, w wersji takiej sportowej. Był to auto swego czasu, w latach 90. No, nawet nie 90., ale na początku 2000 roku już jeszcze był ten kadet, taki właśnie czadowy auto. Za kadeta chyba Astra weszła, jak dobrze mówię. Chyba, że Astra była wcześniej. Nie, Astra nie było. Gdzieś takie samochody były jak Opel Ascona, Opel Rekord, to była taka limuzyna, jeżeli chodzi o wykonanie Opla. Za Asconę chyba weszła Vectra, coś mi się wydaje. Za kadeta Astra. Kurczę, pamiętam te czasy, to znaczy, że jestem taki stary, czy kurczę, o co chodzi. Ale tak, właśnie Opel Rekord to był taki, był jeszcze Opel Senator, to już była w ogóle limuzyna. To już była taka, można powiedzieć, E-klasa, S-klasa. Rekord był dosyć dużym takim autkiem. No i później zaczęły się już, znaczy nie, Omegi też był ten, tak, to były też czasy Omegi jeszcze i tych właśnie z Opelków to były takie to samochodziki. Cały czas jesteśmy na piątce jeszcze, tutaj już za Frankfurtem i tak zwracam uwagę tutaj, jaki jest ruch, zobaczcie, to jest, są trzy pasy, które są zawalone, nie? Wszystko tutaj ja jadę akurat teraz 110 na godzinę. Środkowym pasem, bo cały czas uprzedzamy ciężarówki, jest zakaz uprzedzenia dla ciężarowych. Ciężarówki jadą jednym sznurem, jednym wężem, a lewy i środkowy pas idą też jednym sznurem z prędkością troszeczkę szybszą niż ciężarówki, aczkolwiek mniejszą niż gdzie lewy skrajny pas. Jest to tak podzielone i wszystko idzie w jednym sznurze, także chociaż tyle dobrego, że jest jakaś tutaj prędkość narzucona, taka, która w miarę można się trzymać i nie jest to 70-80 na godzinę, tylko idzie to szybciej, prawda? Także generalnie mówię, no nie jest źle, nie jest źle, jest dobrze idzie, mimo że jest taki ruch, no taki ruch to się utrzymuje przez cały dzień, no i opuszczamy piąteczkę już, autostradę numer 5, kończą się nam trzy pasy, uciekamy na 45. 3 km, uciekamy na 45 w kierunku Dortmund. Burga, tutaj już będą dwa pasy, ale mam nadzieję, że tutaj będzie już troszeczkę
mniejszy ruch. Będzie to w miarę sprawniej szło. Aczkolwiek zobaczymy, co nas czeka za zakrętem. Tutaj już się zwężka idzie, ale zwężka idzie na piątce bodajże. My tutaj będziemy mogli dostać sobie. Czy zwężka u nas też jest? Też jest zwężka. Kurczę, bawę, no. Tutaj też są roboty. Kilometrów. 139 km do końca. Tutaj jest już rozróżnienie. Za 9 km już nasza Mariola chce zjeżdżać, a nawigator mówi, żebyśmy lecieli 24 km prosto. Czy tutaj jest ta różnica właśnie w wyznaczeniu trasy między naszą Mariolą a nawigatorem, bo to nawigator mówi. No to nasza 45 wcale nie okazała się taka kolorową drogą. Non-stop ograniczenia tutaj są i non-stop zwężki, także kolejna zwężka już i ograniczenie. Znaczy generalnie wjechaliśmy już w taką strefę górską. Już tutaj są te górki, już są te pagórki, które widzieliśmy wcześniej w okolic Frankfurtu. Ta droga tutaj nie jest w rewelacyjnym stanie, także uzasadnione są te tutaj zwężki i spowolnienia ruchu. Czy zwężka, to takie coś jak tam, to żadna tu zwężka nie była, ale jednak ograniczenie, zakaz uprzedzania był coś takiego. No i tutaj już jak są górki, no to wiadomo, że ciężarówki troszeczkę siadają na tych górkach, tworzy się takie właśnie małe zatory, ale tak jak się spodziewałem, ten ruch jest tutaj jednak nieco mniejszy, także z wyprzedzeniem nie ma żadnego problemu. Gorzej jakby był po prostu po lewej stronie sznur samochodów i ciężko byłoby się na lewy pas wcisnąć. Tak to tutaj jeszcze w miarę to idzie dosyć płynnie i sprawnie można. Proszę, zobaczcie, jak jest pięknie, kurczę, pusta autostrada, no kurde, żeby to tak cały czas było. To byłoby rewelacja, jednak dobrze myślałem, dobrze mi się dawało, że 45 będzie jednak miała mniejszy ruch, że tutaj jest rzadziej uczęszczana ta droga przez autka. Nie myliłem się, jest elegancko, no kurczę, czasem coś tam gdzieś przeskoczy, ale im w głąb jedziemy tej 45, tym jest mniejszy ruch, tym jest lepiej, czyli zagrożenie jakimś korkiem, zatorem jest tutaj po prostu minimalne, także pięknie lecimy sobie do przodu, wsuniemy i jest elegancko właśnie, tak? Zbliżamy się do celu pierwszego rozładunku. 1,5 km zostało do końca. Zaraz będziemy na miejscu. Jest fajnie, bo jest za 10 pierwsza, a nie za 12 pierwsza, także idealnie tak jak chciałem, będę chwilę przed pierwszą, chciałem być o pierwszej. Jest fajnie, także jestem zadowolony z tego przejazdu. No i ile to nam zajęło? 380 km, 4 godziny 45 minut, coś koło tego. Tyle nam tutaj poszło, szczególnie, że mieliśmy 30 km tutaj tymi lądówkami, tymi górami, lasami, także tutaj trochę czasu straciliśmy, no ale no bądź co bądź, te 380 km, 3 godziny 45 minut, jednak 4 godziny 45 minut, przepraszam,
to troszeczkę jednak czasu zeszło, poszło. Także ten przejazd no, nie byłby taki, jakby to można powiedzieć było, autostrada i lecimy, nie? Tutaj za chwileczkę będziemy mieli już rondo, na którym się obracamy. Ja w tej firmie już kiedyś byłem, także mniej więcej wiem co i jak tutaj gdzie wjechać, także nie ma dla mnie z tym problemu już. Bo mniej więcej będę wiedział gdzie się obrócić i jak zachować tutaj w tej firmie. Dobra, paletek się pozbyliśmy. Jest ok, teraz tutaj mamy tą jedną dużą rolkę do ściągnięcia. Także zaraz ją tutaj ustawimy tak, żeby stała sobie równo na środeczku. Myjemy pasami, pospinamy i lecimy dalej na ten kolejny rozładunek. Tutaj następny adres, 154 km pokazuje nam nasza Mariola, a my sobie zobaczymy tutaj 164, 2 godziny, kurczę, jest dobrze, bo mamy chwilę po 13:12, także czas jest bardzo dobry, 2 godziny jak nam pokazuje 7 minut, no to będziemy 15:30 jakoś tak, około 15:30 z korkami, także na styk, więc jest generalnie jest ok, nie ma co się obijać, pakujemy się. I tutaj podobnie jak wcześniej, mamy lądówki 30 km, także na tej lądówce tutaj stracimy czasu, a później jeszcze mamy całe Zagłębie do przejechania, kurczę, i tu może być dosyć spory problem z tym. Także czasu tutaj stracimy, a kilometrów nie będzie za dużo, no bo to są takie tutaj drogi, no mamy wioskę za wioską. Sprawa oczywista, że tutaj się jeździ wolniej. Zobaczymy jak będzie później na autostradzie. Po lądówce tutaj w Niemczech też wcale nie należy do takich super przyjemności. Tutaj, jak wiadomo, dużo miejscowości, wioska za wioską, ale druga kwestia to jest to, że Niemcy mają dosyć takie rygorystyczne ograniczenia prędkości.
nie zawsze jest tak, że jak wyjeżdżamy z terenu zabudowanego, to możemy jechać 90 na godzinę. No. Tak jak tutaj w tym przypadku widzimy, teren zabudowany nam się skończył, mamy ograniczenie do 60. Nie wiem, bo krowy są czy coś, tam jest jakiś powód. Tutaj jest 70 już, czyli nieco szybciej można jechać. Niestety, kurczę, no, nie jest to tak, że się zasuwa te 9 tych czy 100, bo nie wiem, czy tutaj na lądówkach jest prędkość 100 na godzinę, tyle można jeździć. Oni ograniczają te prędkości do mniejszych, według takiej, można powiedzieć, przewidują za kierowcę sytuację na drodze. Tutaj prowadziła nawigacja już. Bardzo fajnie nawet, kurczę, bo jesteśmy przy autostradzie i faktycznie te lądówki dużo czasu nie zajmowały nam. Nie jest źle, nie jest źle. Skakujemy na autostradkę, tutaj jest A46, ona jest na górze tych gór, które byśmy przejeżdżali. Ona w sumie przez te góry jeszcze przechodzi, to nie jest do końca tak, że ona się już skończyła. Ale dobra, jest 14.03, do końca mamy 128 km. 15.42 nam pokazuje czas dojazdu, także trzeba się troszeczkę pospinać, pospieszyć, kurczę, żeby zdążyć. Tak, żeby być... Fajnie by było być pół godziny wcześniej, to wtedy mamy 100% pewność, że wszystko będzie ok. A no tutaj, kurczę, jest takie ryzyko, że może być, może nie być, bo cokolwiek tam po drodze wyskoczy, jesteśmy już tutaj z czasem. Także gonimy autostradką już do samego końca, już wchodzimy na autostradę, która jest częściej uczęszczana. Zjedź w prawo, potem będzie dosyć większy ruch, 90 km mamy do końca. Mam nadzieję, że nam to sprawnie pójdzie. Trzymaj się lewej, potem trzymaj się prawej. No, zresztą widać, co się na górze dzieje. Za 300 metrów zjedź w prawo. Czyli już stoimy. Za 200 metrów zjedź w prawo. Trzymaj się prawej, potem trzymaj się lewej. Kurczę blady, no, to już stoimy. Zjedź w prawo. Za 450 metrów trzymaj się lewej. Za 400 metrów zjedź w lewo. Co nam będzie za zakręcie? Jeden wielki stał, kurde, się wpasowaliśmy, cholera. Co, może prosto jeszcze jechać i jakoś inaczej sobie to za 200 metrów zjedź w lewo. Kombinować, kurczę. Trzymaj się lewej. I taka sytuacja, nie? Wszystko stoi, jak widzicie. Ale już tutaj znalazłem sobie lądówkę, na którą sobie polecimy i polecimy sobie landem, bo tutaj nie ma sensu stać. Tu jest, kurde, 13 km korka. Także cały dzień dzisiejszy by poszedł w cholerę, nie? Za 450 metrów sobie polecimy troszeczkę inaczej. Potem trzymaj się prawej. Dużo się nie pocieszyliśmy objazdem, bo... no bo co, no bo tutaj, kurczę, tak samo autostrada zablokowana jest, nie? Jest kicha, no kurde, kicha jak cholera. No i tutaj znowu nam wyjdzie opóźnienie, bo i ten mój objazd tak samo jest, kurczę, zapierdzielony. Staram się zobaczyć tutaj, którędy można byłoby jeszcze przyjechać, ale to wszystko tutaj, kurczę, tu się autostrada kończy. Jedynie jest tutaj taka droga, która mogłaby być jeszcze, nie? Ona będzie wzdłuż autostrady, tej, której powinniśmy jechać. No ale tu generalnie, no co, to reszta to jest już sama kicha, nie? Nie ma którędy za bardzo tego objechać, także jest mały problem. To nam Mariola pokazała fajną drogę, jakąś, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No to właśnie dokładnie tak samo, także no niestety, ale do 90 km zostaje, jest 14.34, półtorej godziny, nie ma szans, żebyśmy zdążyli do 16.
Tak to wygląda niestety. Źle. 14:37 jest. Utknęliśmy tutaj na próbie objazdu, no. Cały zjazd zawalony, jakieś tutaj się kurde komplikacje porobiły. Się wszystko korkować zaczyna, kurde, także... No niestety, no, byłoby dobrze, gdyby to szło normalnie, ale już jest kiszka, za 10, tył jest za trzecia. Dopiero wyjechaliśmy na zjazd, czyli jakieś 100 metrów może zrobiliśmy. Nie więcej, kurczę. Tutaj też objazd też jest zawalony, ale... Nie wiadomo, gdzie to lepiej, kurczę, było stać, nie? Wszędzie światełka trzymają, kurczę. 13 km nam pokazuje, żeby jechać tędy. 13 km. Z 15 godzina z naszego objazdu 13-kilometrowego zostało jeszcze prawie 4 km bez 100 metrów. Także jeszcze kawałeczek. Tutaj w miarę dobrze to szło, ale widzę, że jakieś skrzyżowanie musi być ze światłami, które po prostu blokuje tutaj cały ten wężyk, który jedzie. Bo ten wężyk, on, początek chyba jego jest na autostradzie już, a końcówka jest też na autostradzie, ale tam gdzie myśmy zjeżdżali. No, wyjechaliśmy na autostradę, ale autostrada wcale nie jest w lepszym stanie niż ta landówka. Także mamy tutaj przejazd na jedynkę, ale ten cały zjazd nasz jest również zakorkowany. Tak jak właśnie widać. 2 km do zjazdu na jedynkę, ale tutaj też wszystko stoi. O, tutaj przyczyna całego naszego korka. Po prostu się autka stuknęły, nie? To jest wszystko i to kurczę, przez to straciliśmy 10 minut. No i daleko nie ujechaliśmy. Jechaliśmy na jedynkę. Klops. Tutaj też stoimy. 15:22, 71 km do celu. Godzina przyjazdu 16:18. Taka sytuacja, taki temat. Troszkę poszło i znowu stoimy. 15:30, 64 km do końca. No i taki temat, tak to wygląda. Jazda niemiecka. Cytuję, nie no, w Niemczech to się jeździ. Proszę bardzo, właśnie tak się tutaj jeździ. Ja się już nawet nie denerwuję, bo to już jest trzeci dzień, który został schrzeniony przez właśnie te korki, przez te spowolnienia, przez ten ruch. Tutaj już mamy 40 minut opóźnienia według planowanego przybycia, bo było planowane, nawigacja pokazywała, że planowany czas to jest 15:40. Już jest 16:20. 15:37. Do końca 61 km. Nie pozostaje nic innego jak tylko łapię się za telefon, zgłaszam szefowi, że nie wyrobię się i nie wiem, może być zły, może nie być zły, no kurczę, na pewno będzie, no ale co ja mogę kurczę tutaj zrobić, sami zobaczcie, no wszystko stoi, kurde, no nie mam na to żadnego wpływu, że to stoi, a jak widzieliście dzisiaj, to od rana normalnie 8:15, mimo że firma otwierali o 8, 8:15 wystartowaliśmy, że spod Stuttgartu rozładować Schmalenberg, czyli tą osadkę w górach, gdzie byliśmy tam o 13 godzinie, jadąc cały czas non-stop, no to nawet dobrze cisnąc jeszcze. Także, no cóż, no, zrobiłem wszystko, co się dało, żeby dzisiejszą robotę wykonać. To, że tutaj jest tak, jak jest, no nie wiem, no można było użyć i może inne drogi jakieś, kurczę, ale tutaj nie ma innej drogi. Przez miasto jechać, tam też są korki. No nic, zobaczymy. Szef napisał, że oni
czekają tutaj na te... 1,3 km zjedź w prawo, potem trzymaj się na tą rolkę, ale zobaczcie, co się kurde dzieje po prawej stronie. No. Ja muszę jechać tam w prawo właśnie. No kurde, przecież jak ja teraz tutaj ucieknę na prawo, gdzieś się wbiję, to nie wszyscy zaszlachtują. Kurde wolno. Zobaczcie, jaka to jest tragedia, to jest masakra, kurde. No, kurwa, tylko jedna bułka do granicy, o jeszcze. Tak jak tutaj, może uciekniemy na 45 Dortmund Süd. Kurczę, udało się jakoś przebić, kurczę, bo widać na... Frankfurt jest korek, ale czy my dobrze będziemy kręcić teraz? Zjechaliśmy tutaj już tej... Udało się tam przejechać, kurczę, z tej jedynki na... 44. A, na 45. Trochę się tutaj rozluźniło już. Ale kurczę... Tylko trochę, nie? Zobaczymy jak daleko, bo zaraz na 44 jeszcze wjeżdżamy. Szef napisał, że oni czekają na ten towar, kurczę, no, ale mówię, no nie wiem ile to może zająć czasu, no tu wszystko stoi, kurde, nam, także... Może coś podgonimy, nie? Może jakoś to tutaj przejdzie. Zobaczymy zaraz. Będziemy w trakcie i na bieżąco informować o wydarzeniu. No tutaj już jakoś tam idzie. Jakoś jest autostrada w miarę pusta, kurczę, idzie to sprawnie, także staram się nadrobić ten stracony czas, ale to jest taka walka z wiatrakami, bo prawdopodobnie poczekają, skoro im zależy na tym towarze, to powinni poczekać. Tylko będą musieli poczekać z pół godziny, kurczę, nie? Po zamknięciu. Jest za 5:15. Mam jeszcze 45 km, także jak będzie szło wszystko tak jak teraz, to będzie ok, pół godziny. Generalnie w całości opóźnienie przez te kilka korków wyszło 52 minuty, bo pokazywało nam przyjazd 15:40, teraz pokazuje przyjazd 16:32, także sugerowane 52 minuty opóźnienia. Także to tak jak wczoraj mówiłem, że wczoraj półtorej godziny wyszło opóźnienia, to żaden problem, to jest tak właśnie się tworzą te pościski czasowe, także no kurczę, no nie ma na nich wpływu żadnego, nie? No tak się tutaj jeździ, tak tutaj jest. To jest taka praca tutaj, że fajnie, żeby było być zbytnim, żeby kierowca był na czas, ale gorzej właśnie, żeby to wykonał, żeby był na czas. No kurczę, no nie jesteśmy w stanie, gdzie będzie, jak długi korek, bo to, że będzie, to jesteśmy w stanie przejść, ale jak długi, ile to będzie trwało, nie jesteśmy tego w stanie przejść. Lewa strona już stoi, prawa strona jeszcze jedzie, ale już są oznaczenia, że są też następne korki. 16:05, do celu zostało 30 km. Cały czas próbuję dojechać tam, żeby nie wiem, czy będą czekali, czy na jutro to przerzucą, czy jednak stwierdzą, że w poniedziałek to chcą. Nie mam informacji, także póki co to ciągnę spóźniony, bo spóźniony na czerwonej kresce już. Spóźniony jestem, także cały czas próbuję dojechać, nie? Ciągle lepiej później niż wcale. Będę próbował to dzisiaj jednak mimo wszystko rozładować. Nie stanę z tym nigdzie na parkingu, tylko podjadę najpierw, pewnie się, że na pewno nie da rady rozładować i dopiero wtedy będziemy szukać sobie parkingu na... Wow! Na weekend. Właśnie tak, to chciałem 16:17, 17 km do końca i mamy kolejny klops. No i zjeżdżamy z autostrady już w stronę miasta i teraz będzie fajna zabawa, bo będziemy mieli 6,5 km przejazdu przez miasto do firmy. Nie mam pojęcia, nie pamiętam, czy ta firma była gdzieś na obrzeżach, czy była w centrum miasta, bo też może być centrum miasta. Skręć w lewo. Chyba nie. I zobaczymy, jak to nam przejdzie przez miasto. Kurczę, jest 16:26, do celu 6,5 km. Także... Zjedź z autostrady. Zobaczymy.
co to z tego będzie i czy w ogóle się uda to rozładować, kurczę, dzisiaj, nie? Dojeżdżamy, dojeżdżamy, kurczę, całe szczęście. Teraz się wszystko pokaże, czy zdążyliśmy, czy po ptakach już jest, kurczę, po wszystkim. Za 250 metrów skręć w prawo. Tak, cały dzionek szedł. 200 metrów w prawo. Dobrze, jest 16.38. 16.38. Skręć w prawo. Skręć w prawo. 16.38. Gdzieś tutaj mamy mieć ten rozładunek. 300 metrów, potem skręć w prawo. No i cóż, niestety firma zamknięta jest tutaj. Drzwi pozamykane, nikt nie czekał, nikogo nie ma. Każdy się pozawijał. Do 16 to do 16, nie? Nikogo nie ma, jest 16.40. 46 już przed 17, jest już kilka, jedna wielka. Cóż tu zrobić? Zaczęliśmy dzień o 8 i skończyliśmy 16.40. Słuchajcie, przejechaliśmy 570 km. I żeby to tak nie było, że jakieś przerwy, pauzy czy coś, nie. Nawet, kurczę, krótką pauzę w środku dnia wyeliminowałem ją. Kurczę, w ogóle poszła w niepamięć, także będę musiał to rozpisać jakoś. To była normalna jazda. Normalnie jechaliśmy cały czas, także... No nie, no 570 km, ludzie, kurczę, no 8 godzin. 8.45 dokładnie nam wyszło. Tam jeden rozładunek poszedł szybko, sprawnie, drugi również poszedł szybko, sprawnie. Chwilę poczekałem, 10 minut, tylko to była kwestia organizacji papierów, wszystkiego, to jest 10 minut. Jeden przystanek tylko na tak zwany siku. No i niestety, kurczę, nic na to nie poradzę, no. Możemy robić co chcemy, ale tak się jeździ właśnie po wspaniałych Niemczech.